Nagrywam taki reportaż. Nie mówimy po polsku, jesteśmy Francuzami. You're French, you speak English. A mówicie po angielsku? Yes. Tak, mówimy. Macie tutaj fajne polskie szaliczki. Dlaczego tu jesteście? Jesteśmy turystami. Rozumiemy, że jest tutaj Narodowy Dzień Polski. A rozumiecie, jaki jest temat tego spotkania? Rozumiem, czyli jesteście tutaj, żeby świętować Dzień Niepodległości. Okej, super. Główną rzeczą, co ludzie tutaj świętują, to jest Bóg, Ziemia, narodowość. A jak wy... A co wy na ten temat myślicie? Co myślicie na temat religii, na temat Boga? Wiesz, my jesteśmy Francuzami, więc jesteśmy ateistami. Tak, ateistycznym krajem jesteśmy. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy jest Bóg? Czy kiedyś myślałeś o Bogu? Mój ojciec jest chrześcijaninem. Ja nie. Wiesz, ja nie mam żadnych jakichś koncepcji na temat wiary. Każdy jest wolny, żeby wierzyć lub nie wierzyć. Jesteśmy w Europie, więc to jest europejska tradycja. Więc ja szanuję chrześcijaństwo jako kulturę. Mamy chrześcijańską kulturę, dlatego ją szanujemy. Tak. A słyszałeś o Jezusie Chrystusie i co On zrobił? No, tak, słyszałem. No, znam te wszystkie historie Jezusa. Ale czy wiesz, co On zrobił dla Ciebie? Co On zrobił dla mnie? Tak. No, to trudne pytanie. Chrześcijanie mówią, że On wszystko dla nas zrobił, że stał się ofiarą dla nas. Więc dlaczego w to nie wierzyć? No tak. A zrobiłeś kiedyś coś złego? Na przykład kłamałeś. No oczywiście, że skłamałem, no bo taka jest natura człowieka. Czyli rozumiesz, że natura człowieka jest... W naturze jest jakiś problem. No tak. Jesteśmy troszkę tacy zwierzęcy, dlatego robimy złe rzeczy. No i bardzo dobrze. Właśnie dlatego jest potrzebny Zbawiciel. Bo z naszego punktu widzenia my nie damy rady siebie naprawić. No wiesz, no, ktoś, kto był narkomanem, może iść na terapię, ale jest głębszy problem, który polega na tym, że w naszym sercu potrzebujemy Zbawiciela. Ja bym ci chciała powiedzieć, że jesteś ateistą, dlatego że nie miałeś doświadczenia, spotkania czy poznania żywego Boga. We Francji wszyscy są szkoleni, edukowani w ten sposób, że wszyscy są ateistami. Jeżeli ja bym mieszkał w kraju, na przykład tak jak Polska, to prawdopodobnie bym był katolikiem. No właśnie, to jest ta ludzka tradycja. W niektórych krajach to jest tradycja muzułmańska, w innym kraju to jest tradycja buddyjska, ale to nie chodzi o tradycję. To chodzi o to, o spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem, bo On może zmienić Twoje życie, bo wiesz, Ty myślisz do siebie, że tutaj nic nie czuję, ale to jest normalne, bo nasze serce jest zatwardzone, ono po prostu nie jest wrażliwe na Boga. Tak, ja to rozumiem, co mówisz i się z tym zgadzam. Wiesz, ja Ci chcę powiedzieć moją osobistą historię, moje doświadczenie. Ja kiedyś zawołałam do Boga, wiesz, tego Boga, którego nie widać. Powiedziałam do Niego, że ja Ciebie nie znam, ja nie wiem, gdzie Ty jesteś. Czy Ty jesteś w buddyzmie, czy Ty jesteś Muhammedem, czy Ty jesteś papieżem. I wiesz co, byłam zszokowana, bo to nie jest tak, że ja byłam zdesperowana, żeby poznać Boga, bo byłam w pięknym kraju,
dobrze się miałam, ja zawołałam do Boga, że ja chcę poznać prawdę. I ja byłam zszokowana, bo się spotkałam z Jezusem Chrystusem. I ja mówię do ludzi o Bogu, o osobistym spotkaniu Boga. Wiesz, ja jestem ateistą, ale zobacz, ja mam tutaj taki medalik. Okej, czyli masz tutaj medalik świętego Krzysztofa. I wiesz, nawet jak ja nie wiem, nie jestem pewien, w co ja mam wierzyć, to ja mam coś takiego, że tak do końca to nie jestem pewny, czy Bóg jest. A jeżeli kiedyś przyjdzie taki moment, że spotkam się ze swoim przeznaczeniem, to jestem na to otwarty. A jak masz na imię? Mateusz. Mati, ja jestem Basia, miło mi Cię poznać. Wiesz co? Dla mnie to jest bardzo ciekawe, że masz ten medalik tego świętego Krzysztofa, bo ja mam takie uczucie, że masz to dlatego, że w razie czego, żebyś potrzebował jakiejś pomocy. Mój tata mi dał ten medalik. Okej, czyli uważasz, że to jest taki, to tylko taki prezent rodzinny, tak? Nie, to co powiedziałaś, to jest właśnie dokładnie to, że ja czuję, że wiesz, jeżeli ja może jestem ateistą i może nie wierzę, ale mam coś takiego w sobie, że może któregoś dnia go będę potrzebował, więc mam ten medalik tak w razie czego, że może być taka potrzeba, że będę potrzebował Boga. Wiesz co, Matty, bardzo dobrze to opisałeś, bo właśnie tak wygląda, wiesz, ta ludzka natura, że z jednej strony, wiesz, jakby nie szukamy Boga, a z drugiej strony, kiedy naprawdę coś się dzieje takiego trudnego, no to wtedy ludzie wołają do Boga, gdzie jest Bóg, dlaczego to się stało? Matty, a co byś na to powiedział, jak ja bym się ciebie spytała, czy chciałbyś poznać osobiście Zbawiciela? Ja nie wiem, czy ja jestem tego godny. Matty, to bardzo mnie zasmuciła Twoja odpowiedź. Matty, momencik. Czy ja mogę się o Ciebie pomodlić? Tak. Teraz zdejmuję zasłonę Twojego umysłu. Zasłonę, która blokuje objawienie Jezusa Chrystusa, zdejmuję to teraz. Modlę się, że masz osobiste spotkanie z Mesjaszem, Jezusem Chrystusem. Nie potrzebujesz czuć, że jesteś tego godzien. Potrzebujesz tylko otworzyć swoje serce. Czy chcesz teraz otworzyć swoje serce na Jezusa Chrystusa? Tak, to powtórz za mną. Jezus, przyjdź do mojego serca. Chcę Ciebie znać. Złamuj odwór. Chcę Ciebie doświadczyć. Chcę doświadczyć mojego życia z żywym Bogiem. Amen. Duchu Święty, przyjdź do mnie teraz. Teraz ja się będę za Ciebie modliła. Matty, błogosławię Ciebie i modlę się, że jakakolwiek zasłona jest odsunięta teraz. Masz osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, że On do Ciebie przychodzi i masz objawienie, kim On jest. Nie musisz być godny. Jezus przyszedł do złych ludzi, do tych, co potrzebują lekarza. Powiedz tak. Tak. Amen. Miło Cię poznać. Dziękuję. Miej wspaniały dzień. Bye.